Ten wyścig zgromadził kolarzy reprezentujących kluby z Polski, Niemiec i Ukrainy. Ścigali się w dwóch kategoriach – junior oraz elita Orlik. W kategorii elita wystartowało 96 licencjonowanych zawodników. Do pokonania mieli 130 km. Szybko od peletonu oderwała się czołówka. Pierwszy linię mety przekroczył Jarosław Marycz, drugi był Szymon Krawczyk, a trzeci Adam Banaszek. W młodszej kategorii wiekowej junior wystartowało 49 zawodników, którzy ścigali się na dystansie 94 km. Najszybszy był Filip Prokopyszyn przed Mikołajem Koniecznym i Jakubem Wanginem. W trakcie trwania wyścigu przeprowadzono zawody dla najmłodszych, gdzie rywalizacja była równie zacięta i nie brakowało emocji.